Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku, w którym przypomnę wam gwiazdy PRL-u. A dzisiejsza aktorka była nawet określana mianem seksbomby PRL-u. No i faktycznie miała niesamowitą urodę i mało brakowało, żeby tej karierę przekreśliły kompleksy, więc jest to wręcz nie do uwierzenia. A jej nazwisko pod koniec lat 60. wymieniano w jednym szeregu z Elżbietą Czyżewską, Kaliną Jędrusik czy Ireną Karel. Natomiast Aleksandra Zawieruszanka sama w pewnym momencie zrezygnowała z świetnie zapowiadającej się kariery, mimo że podbiła serca widzów niesamowitymi rolami. Oczywiście już śpieszę wam z odpowiedzią na te nurtujące was zapewne pytania Paula Rodak i jej kanał. Dobra, zaczynajmy ten odcinek, bo jakoś mam za dużo energii, trzeba ją dobrze spożytkować. Aleksandra Zawieruszanka urodziła się 3 kwietnia 1937 roku w Bielsku Białej. Jest polską aktorką. No i wiecie, kto urodził się w 1937 roku, to na pewno nie może powiedzieć, że miał beztroskie dzieciństwo i u pani Aleksandry było podobnie z tego powodu, że ojciec, działacz miejscowej PPS, w 1940 roku trafił do obozu koncentracyjnego. A matka była zaangażowaną łączniczką AK, więc bardzo często po prostu nie było jej w domu. Można wręcz powiedzieć, że była w nim w tym czasie gościem. Pani Aleksandra natomiast od dziecka była zafascynowana teatrem i marzyła o tym, żeby zostać aktorką. Nawet udawało jej się grywać w szkolnych spektaklach, wygrywać bez problemu wszystkie konkursy recytatorskie. To jednak nie dało jej pewności siebie i postanowiła, że aktorstwo na pewno nie jest dla niej, że na pewno jej się nie uda i z tego powodu powinna zająć się czymś prostszym. Dlatego zdecydowała się zdawać na polonistykę. Na szczęście na jej drodze nieco wcześniej stanęła Maria Bogda, gwiazda przedwojennego kina. Uchodząca za prawdziwą piękność, artystka występowała w Teatrze Polskim w Bielsku Białej i została dokwaterowana wraz z mężem do domu państwa Zawieruchów. I to ona zaszczepiła w zakompleksionej Oli nie tylko pewność siebie, ale wprowadziła ją też w artystyczny świat. Przyszła aktorka więc w ostatnim momencie zgłosiła się na przesłuchania do PWST. I oczywiście od razu została przyjęta, mimo że wielu wybitnych aktorów musiało do tych egzaminów przecież podchodzić kilka razy. Zapamiętajcie te nazwisko: Kępińska, Koczeska, Rylska, Stankówna i Zawieruszanka. Pisał w 1959 roku w recenzji po dyplomowych występach studentów 4 roku PWST Jerzy Waldorf. Studia ukończyła w 1959 roku, mając już na koncie występ w przedstawieniu dyplomowym. Niedługo później otrzymała również angaż w Teatrze Narodowym, z którym była związana przez długi czas. To właśnie na deskach tego teatru wypatrzył ją Stanisław Bareja i rozpoczął jej wielką karierę. Zaproponował rolę w komedii Mąż swojej żony. Reżyser zobaczył mnie chyba podczas jakiegoś spektaklu i zaproszono mnie na zdjęcia próbne. Od razu usłyszałam, że zagram główną rolę. Wcieliła się w lekkoatletkę Jadwigę. I choć na planie otaczali ją bardzo doświadczeni koledzy i wybitni aktorzy, ona poradziła sobie świetnie i zebrała bardzo dobre opinie po tym występie. A urocza blondynka oczywiście podbiła też serca widzów. Na dodatek Mąż swojej żony uplasował się w 61 roku w trójce najchętniej oglądanych w Polsce filmów. Oczywiście pojawiły się wtedy wywiady, głos Koszaliński zadał pytanie młodej aktorce, o czym marzy, i odpowiedź była taka dość standardowa. Marzę, żeby mieć własne mieszkanie i ognisko domowe. No, może jeszcze własny samochód. Pani Aleksandra jednak uwielbiała scenę i to grze w teatrze poświęciła się bardziej. Rzadziej decydowała się na występ przed kamerą. W 1962 roku zagrała w Rodzinie Milcarków, a potem w 65 w Walkowerze. Ale dlaczego tych ról było mniej? Nie brałam wszystkiego, co mi proponowano. I być może to był mój błąd. Zawsze prosiłam o scenariusz, powiedziała po latach w jednym z wywiadów. Po drodze jeszcze oczywiście była Rzeczpospolita Babska, która przyniosła jej naprawdę bardzo duży rozgłos. Wówczas faktycznie dostała szansę, by być jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Tak się jednak nie stało i jak sama mówi, na jej własne życzenie. Ludzie wciąż mnie kojarzą z tym filmem, ale tak naprawdę jedyny obraz, jaki cenię z tego okresu, to Walkover. Nie jest to film popularny,
ale ma jakąś wartość artystyczną i tu widać, jak rozmija się popularność z tym, co się ceni. No i właśnie o to chodziło. Pani Aleksandra chciała grać w filmach, które ją rozwijają, a te najpopularniejsze często dla aktora takie nie były. Dlatego też pani Aleksandra stanowczo odrzucała role, które po prostu jej nie pasowały. Jako aktorka miałam swoje 5 minut i chyba nie potrafiłam ich wykorzystać dla zrobienia prawdziwej kariery. To kwestia charakteru. Obca mi jest filozofia, wedle której cel uświęca środki, przyznała. Kochałam i kocham teatr, nigdy jednak nie przesłonił mi całego świata. Na początku lat 70. zagrała jeszcze w filmach dla młodzieży, takich jak na przykład Wakacje z duchami, Podróż za jeden uśmiech. I nagle przestała pojawiać się na ekranie i to po raz kolejny nie dlatego, że ról jej nie proponowano. Grywała jednak w teatrze, aż do 1992 roku, kiedy postanowiła również z tego miejsca odejść. Na chwilę powróciła tylko w 2000 roku. Nie gości na imprezach branżowych, nie jest bohaterką kolorowej prasy. Chociaż lubię swój zawód, najważniejsze jest dla mnie oczywiście osobiste życie prywatne, dom, mąż, syn. Jednak chyba jestem bardziej kobietą niż aktorką, mówiła tygodnikowi Panorama. Pod koniec kariery grała jeszcze krótko w stołecznych teatrach. Młodym i na woli, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego w 1992 roku. Odeszłam z własnej woli. Nigdy psychicznie nie czułam się dobrze w tym zawodzie. Spalałam się. Źle sobie radziłam z popularnością. To była taka miłość nie do końca spełniona. Dużo bardziej udało mi się życie prywatne. I faktycznie wydaje mi się, że dzisiaj pani Aleksandra jest aktorką zapomnianą. Ja sama nie od razu jakby miałam ją na myśli. Też nie było to dla mnie oczywiste. Zresztą pani Aleksandra wcale się nie obraża na to określenie i sama przyznaje mu trochę racji. Kto się nie pokazuje, to tak jakby nie żył. A ja, jak pan widzi, jestem żywym przykładem, że ciągle żyję. Niestety, jestem nieznana całemu pokoleniu młodych ludzi. Nie zapisałam się w żadnej agencji. Jeśli się nie ma agenta, to się nie funkcjonuje, mówiła w 2009 roku w wywiadzie z Angorą. Świat fleszy, popularność, obecność na bankietach i różnych imprezach to świat bardzo mi obcy. I pewnie nie czułabym się w nim dobrze. Do tego należy mieć pewien rodzaj charakteru. Na ekran powróciła na chwilę w 2005 roku w Na dobre i na złe. Wspólnie z wieloletnim znajomym Stanisławem Mikulskim. Aktorzy wcześniej spotkali się w stawce Większej niż życie. Zawieruszanka grała wtedy młodzieńczą miłość Hansa Klossa. Edytę. Ale oczywiście miłość zawsze musi być obopólna i nie można nikogo do miłości zmuszać. Nawet gdybyśmy chcieli panią Aleksandrę oglądać przez lata i tak bardzo byśmy tego pragnęli, to pewnie tylko byśmy ją unieszczęśliwiali. Tym bardziej, że ona sama mówi, że jest zachwycona. Cieszy się miłością męża, coraz większą gromadą wnuków. Razem z mężem, prawnikiem Zdzisławem Paprockim, są zapalonymi bibliofilami. Ich księgozbiór już przed kilkoma laty przekraczał 10 tysięcy woluminów. Oboje są kolekcjonerami. On gromadzi wszystko, co związane z Warszawą, a jej zbiory to, jak sama mówi, groch z kapustą. Przedwojenne platery i srebra, buteleczki ze starych aptek, kolekcja kartek żywnościowych od 1915 do 1917 roku. Jednak tak, dokładnie nie powiem wam, co u nich słychać, ponieważ tak jak zresztą pani Aleksandra cały czas podkreślała, co się przez cały ten materiał przewijało, no, życie w blasku fleszy to nie jej bajka. Oczywiście my to szanujemy, wiemy, że mieszka na woli i że jest szczęśliwa i to jest właśnie najważniejsze. Dużo czyta, bo ma co, poświęca czas wnukom, no i oczywiście mamy nadzieję, że tak będzie jeszcze bardzo, bardzo długo. Oczywiście życzę tego pani Aleksandrze. Dziękujemy za wszystkie wrażenia, które było nam dane dzięki niej przeżyć. No i bardzo fajnie, że chociaż przez jakiś czas mogliśmy wspólnie cieszyć się widokiem pani Aleksandry na ekranie, a także w teatrze. Zazdroszczę wszystkim, którzy w teatrze mogli panią Aleksandrę zobaczyć. Jeśli wy należycie do tych szczęśliwców, to oczywiście nie bójcie się o tym napisać w komentarzu. Pamiętajcie, że czekam na was też na Instagramie, na Facebooku, tam się widzimy. No i oczywiście widzimy się, mam nadzieję, z wami, kochani, również w przyszłym odcinku, który pędzę dla was szykować, a za dzisiaj serdecznie wam dziękuję, no i do zobaczenia. Siema!